Nazywam się Konrad Szołajski. Jestem reżyserem filmowym, scenarzystą, trochę pisarzem. Od 30 lat realizuję filmy, które opowiadają o Polsce. Myślę, że jest jakiś wspólny mianownik tego, co robiłem. Mianowicie są to zwykle utwory, które nie podobają się aktualnej władzy. Niezależnie od tego, jaka by to władza była. Po prostu staram się dotykać tematów, które inni zostawiają, które opuszczają, bo są tabu, bo są niejako zakazane. To mi się wydaje najciekawsze, opisać to, co jest wokół nas i próbować to zrozumieć. Od 3 lat realizujemy wspólnie z moją ekipą film o dobrej zmianie. Nie mówimy, że dobra zmiana jest dobra, nie mówimy, że jest zła. Próbujemy zrozumieć, co się w Polsce dzieje. Zauważyliśmy, że jest podział, że społeczeństwo jakoś się rozeszło. Są jakby 2 plemiona. Mimo, że mówimy tym samym językiem, to te 2 plemiona są bardzo, bardzo różne i te ich sposoby życia, myślenia są zdecydowanie diametralnie opozycyjne. I to nie tylko na górze, ale także i na dole. Z tym, że jeśli porozmawia się z ludźmi, jeśli się do nich zbliży, to okazuje się, że te różnice nie są aż tak wielkie, że być może jeszcze jest szansa na to, że znajdziemy wspólny język. I w jakim sensie po to robimy ten film? Wybraliśmy 2 bohaterki. Jedna jest bardzo po stronie obecnej władzy, rządu, tego, co nazywamy reformami dobrej zmiany, a druga jest dokładnie po drugiej stronie. Jest przeciwna temu, uważa, że to jest demontowanie demokracji, że to jest popychanie Polski na wschód i tak dalej. Staramy się naszych bohaterek nie oceniać. To są 2 kobiety, to jest ważne, bo wydaje mi się, że właśnie dzisiaj kobiety pełnią w Polsce ważną rolę, że wreszcie jakby ich głos jest słyszany. I te 2 kobiety, obie patriotki, obie nastawione na to, żeby coś budować, mają kompletnie różne pomysły na to, jak mamy to budować. Myśmy oglądali, obserwowali, towarzyszyli tym 2 paniom przez blisko 2,5 roku, starając się poznać ich rodziny, ich sposób myślenia, zobaczyć, co się z nimi dzieje w sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu, kiedy ich idee zderzają się z rzeczywistością. Czasem jest śmiesznie, czasem są to sytuacje naprawdę zabawne, czasem są groźne. Zdarzały się wypadki, które no, dla nas były czasem nawet takie prawie że tragiczne. Ale na szczęście nic takiego się nie stało, co by zakłóciło realizację tego filmu. I teraz chcielibyśmy go Wam pokazać. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby to lustro, które budowaliśmy przez blisko 3 lata, bo zaczęliśmy tak naprawdę jesienią 2015 przygotowywać się do tego, żeby to lustro pomogło nam zrozumieć, kim jesteśmy, dokąd Polska zmierza. To tak brzmi strasznie górnolotnie. Myśmy to robili po prostu obserwując 2 panie. 2 fajne kobiety, których losy mogą nam powiedzieć o tym, co się z nami dzieje. Problem polega na tym, że jest to pierwszy film na ten temat. Żadna władza w Polsce nie chciała, nie zgodziła się na to, żeby ten film był finansowany ze środków państwowych. Ani telewizja publiczna, ani Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jedyny nasz sponsor czy partner to jest Śląski Fundusz Filmowy, bo jedna z naszych bohaterek tam mieszka i udało się pozyskać niewielką kwotę na to, żeby w ogóle móc zacząć robić zdjęcia. Dzisiaj jesteśmy już po zrealizowaniu właściwie większości tego filmu. Zmontowaliśmy go, ale musimy zrobić coś, co się nazywa postprodukcją. Czyli pokolorować, wyrównać, opracować dźwięk i tak dalej. To niestety już jest poza naszym zasięgiem. Nie mamy do tego narzędzi, nie potrafimy zrobić tego sami. Musimy za to zapłacić. I dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby ten film zobaczyć, żeby nam w tym pomogli. Jeśli zrobimy taką zbiórkę, która pozwoli na zapłacenie za tę pracę, na jesieni film będzie do oglądania.